Dobra, no siema, dzisiaj jesteśmy, no wygląda na to, że jesteśmy na forcie Okęcie. Fort Okęcie, przy ulicy Aleja Krakowska, od ulicy, z Alei Krakowskiej w ulicę Lipowskiego chyba. Mamy Fort Okęcie. Po prawej stronie jakieś schronisko dla nieletnich, ale to nieważne. Jesteśmy na forcie Okęcie. Przed bramą winiarnia, ale to może być mylące. Widzimy tutaj, no nie wiem, czy to można nazwać pomnikiem, raczej miejscem pamięci. Ofiarom katastrofy z samolotu PLL, lot Mikołaj Kopernik. 14.03.1980. Jeszcze chciałem powiedzieć, że no sorry, że nic tak długo nie wstawiałem, no ale byłem przeziębiony, nigdzie nie wychodziłem. Wczoraj bym wstawił dwa materiały z fortów, ale się okazało, że te forty po prostu nie istnieją. Jeden fort od ulicy Radzymińskiej bliżej tego Jupiter, jak on tam się nazywa, Jupiter. Bliżej Marek. Fort niestety nieistniejący, zaorany. Drugi. Cofnąć się. Nie pamiętam, ile tam, 2 czy 3 przystanki. Fort nieistniejący, prawdopodobnie błąd w druku na mapie. A dzisiaj na forcie Okęcie. Rzut na to schronisko dla nieletnich. Boisko mają nawet.
Ford w okręcie dysponuje, jak widać. Imponującą fosą. Tylko że Ford okręcie chyba się znajduje teraz dopiero widać po drugiej stronie tak naprawdę. Chociaż to też być może jest jedna jakaś tam część tego Fordu. Co my tu mamy jeszcze? Wiecie co? To raczej jest chyba część tego fortu, myślę. Bo przecież nie usypywaliby specjalnie czegoś takiego, tylko pod miejsce pamięci. Postawiliby to na płaskim terenie. A jeszcze rzut okiem na tył. Bardzo ładnie wymalowane. To jest właśnie prawdziwe graffiti. Jeżeli oglądają ten materiał, będą oglądać graficiarze, to od razu mówię, nie jestem specjalistą od graffiti. Jeżeli ktoś chce jakiś komentarz wpisać, niech będzie mądry i przemyślany, a nie jakieś hejterskie gówno. A tam z tamtej strony widziałem jakiś jakby spadek. Może tam jakieś przejście jest. Zaraz się okaże. Bo fosa jest naprawdę imponująca. Tutaj coś jest wydeptane. Za każdym razem w takich miejscach pamiętajcie, żeby uważać. To jest jednak teren leśny już. Żebyście przez swoją nieuwagę nie stanęli dosłownie twarzą w pysk dzika. Chyba nie ma. Na drugą stronę przejście, chyba dookoła tylko jest. Zaraz za tym zakrętem zobaczę. O cholera. To chyba dużo fretka jakaś. Tu przy wodzie zaraz. To były jakieś kaczki. Hmm.
O, kurde, tu jaki widok malowniczy. Patrzcie, jak tu pięknie czerwono. Pierwsze oznaki jesieni. To taki gatunek. Pięknie, nie? Tak przy okazji. I tam też. Nie, to raczej nie jest część fortu. Nawet na pewno nie. Beton. To bunkry były z betonu. Żel betonu. Forty były ceglane. To jeszcze czasy carskie. Jest, jeszcze nie znano czegoś takiego jak bunkier. A, tam dookoła fosy gdzieś może to leci. Ja to trzeba się cofnąć, bo tam widziałem, jest brama kolejna. Ale spójrzcie, nie? Fosa imponująca. Szeroka. Z 10 metrów. To na pewno ma. Bez jakiegoś pontonu nie ma możliwości się za bardzo przedostać. Chyba, że ktoś chce się zamoczyć i przepłynąć. Ale w momencie, jak było atak na fort, było to szczerze mówiąc nierealne, żeby żołnierze przepływali w pław, wybiliby wszystkich w ciągu paru sekund. Musieli mieć taką szuć i ktoś musiał na łodzi ostrzeliwać przy każdym próbie lub zdobywaniu fortu. Rzut okiem. Bardzo. Jestem pewny, że to jest część fortu. Niemożliwe, że to jest jakieś zwykłe usypisko ziemi. Jeszcze raz rzut na fosę. Nikt by sobie przecież nie zadawał tyle roboty, żeby robić takie usypisko. Poza tym jeszcze kolejne usypiska, niby, nie? Niby. Nikt by sobie nie robił tyle zachodu. Postawiliby to na płaskim terenie. To musi być część fortu. To mogą być jakieś ewentualnie wały, ewentualnie, albo jakieś przejścia. To na bank jest fort, po prostu przysypany ziemią przez te wszystkie lata i porośnięty trawą, tak jak i to. To może być jakiś wał. Chociaż po co? Fosy nie wylewają.
może jakieś przejście. Kolejny rzut okiem na fosę. W tym miejscu nie, chyba ta sama szerokość, 10 metrów chyba ma, na pewno. Słychać jakieś ruchy w szuwarach, jakieś kaczki albo różofretki. Dobra, następna brama to jest wejście tak do fortu, ale to będzie już w części drugiej, bo tam jest taki kawałek, to jest jakiś parking, więc nie będę filmował, żeby cieć gębą nie kłapał. Dobra, za chwilę będzie część druga z fortu Okęcie.